Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie. A dzisiaj, wyczekiwany przez wielu dzień, czyli Liu, wchodzi do Rise of Kingdoms. Z tej strony, Snow. I tak jak powiedziałem, w dzisiejszym odcinku spróbujemy sobie zobaczyć, jak to wejście Liu wygląda właśnie w Rise of Kingdoms. Ja tutaj też mam go do odebrania, także oczywiście biorę Liu, nie wezmę Mulan, także fajna rzecz, że możemy go odblokować tak naprawdę za darmo, nic tutaj nie musimy wydawać, i każdy klacz w Rise of Kingdoms może sobie na niego Pozwolić, także tutaj będzie opcja do odblokowania, i jak widzicie, już jest Liu dostępny. Można sobie go tutaj posprawdzać. Umiejętności już wcześniej opisywałem, także tutaj nie będę tego robił. No bo na pewno najbardziej interesują Was raporty i to, jak rzeczywiście ten Liu się prezentuje w grze Rise of Kingdoms. Ja na swoim koncie nie będę go maksował. Ja, jeśli go wymaksuję, to zanim go wymaksuję, to 100 razy sobie to dobrze przemyślę. A ja mam silną wolę. Jak na razie nie mam w ogóle na tyle złotych rzeźb, żeby wymaksować tego dowódcę. Zobaczmy, mam 531, także jeszcze trochę mi brakuje. A czy będę maksował, to w ogóle jeszcze zobaczę, chwilę się zastanowię. Także e, tutaj nie pokażę wam na moim przykładzie, e, ale pokażę wam na przykładzie zgula, który zrobił naprawdę sporo testów i od razu. Wielkie dzięki dla niego, chociaż nigdy nie zobaczy tego materiału ale naprawdę uważam że te jego testy są naprawdę bardzo cenne tym bardziej że jest naprawdę jednym z niewielu twórców który w ogóle takie testy robi podejrzewam że w ciągu dnia w ciągu najbliższych tygodni tych testów będziemy mieli także więcej ale chciałem już dzisiaj coś pokazać mimo że są tam pewne braki są tam pewne parowanie które pewnie chcielibyście zobaczyć a ich nie ma rozumiem to w 100% ale cóż jak się nie ma co się lubi to się lubi co co się ma, jeżeli będą jakieś nowe, ciekawe parowania, jakieś interesujące rzeczy, no to na pewno będę Wam tutaj pokazywał. Okej, okay. przechodzę już w takim razie do takiej analizy powiedzmy i pierwsza rzecz, którą Chisgul sprawdził, to chciał sprawdzić, czy to jest dowódca, który nadaje się do rally i póki co wydaje się, że nie. Ponieważ w połączeniach z Talikiem czy jakimiś innymi dowódcami piechoty, niestety, ale liucza jak na razie nie zachwycił. Nie wiem, czy próbował go z Pakalem, bo tutaj może byłoby coś interesującego, ale te testy, które widziałem, no nie powiodły się. Tak, na razie przynajmniej nie jest to dowódca, który sprawdziłby się w reali. Chociaż jestem ciekawy, bo tutaj myślę, że dobrym pomysłem jest to, że na niektórych KWK wiecie, możecie sobie zmienić umiejętności danego dowódcy, na przykład a tyla może mieć dowódcy zmienione, przepraszam, może mieć zmienione. Umiejętności na piechotę, i wtedy takie rally Liu i Atyla mogłoby być naprawdę bardzo ciekawe. Także jeszcze są takie opcje, że w niektórych scenariuszach KVK to może być, to może być fajne. Tak? Czyli w tych niezłomnych wojownikach, czy tam Storm of Stratagems. No ale ja sobie zdaję doskonale sprawę z tego, że większość z nas, z Was będzie zainteresowana, jak Liu. Radzi sobie w polu, bo tutaj są właśnie pytania: czy to jest najlepszy dowódca piechoty do pola? Czy teraz na niego powinniśmy się, na nim powinniśmy się skupić? Czy na Sipio Prime, czy na Sargonie, i tak dalej, i tak dalej. Także tutaj, czy odpowiedzi już będą na te pytania? Zobaczymy. Ja bym tak po pierwszych raportach może też nie decydował i od razu nie maksował pierwszego dnia. Także zalecam mimo wszystko poczekać, ale myślę, że te raporty pewne rzeczy Wam. Pokażą pewne rzeczy, unaocznią, jak to mniej więcej wygląda, więc z tych raportów na pewno wygląda, że Liu absolutnie będzie należał do tej najwyższej ligi dowódców w Rise of Kingdoms, bo te raporty z nim są naprawdę bardzo dobre. Przypomnijmy jeszcze do tego, że to jest dowódca, który ma obrażenia obszarowe, więc te, ta jego wartość będzie jeszcze większa niż na tych raportach, które widzimy, takich jeden, jeden na jeden. Tak? No, bo jeżeli mamy dowódców, którzy nie zadają tych obrażeń obszarowych, no to są wszystkie obrażenia, które zadają. Natomiast tutaj możemy sobie wyobrazić, że oprócz tych raportów jeszcze będzie tam właśnie jeszcze tutaj będą obrażenia z AoE, które ktoś tam dostanie, oberwie i jeszcze ten raport dla nas finalnie byłby lepszy. Także warto mieć to na wadze, szczególnie przy niektórych parowaniach właśnie z LIU. No dobrze, zobaczmy jak to wygląda. Mam tutaj kilka raportów, nie wszystkie były pokazane. Natomiast myślę, że tutaj też możemy mieć fajnie, że mamy w ogóle jakieś takie odniesienie. Jeżeli będzie coś więcej, to też dam znać. No dobra, popatrzmy. Newski Joan kontra Sargon i Liu. Tutaj widzimy, że Liu i Sargon naprawdę fajnie sobie poradzili, i to jest wynik dobry, moim zdaniem, jeżeli pomyślimy właśnie o tych obrażeniach jeszcze obszarowych to wynik na pewno jest bardzo dobry także spoko, myślę, że tutaj sobie poradzili mamy też takie śmieszne próby, czyli na przykład mamy Liu i Frediego to widzimy, że to absolutnie nie wyszło kontra Sargon i Sipio, no tutaj dostali dosyć poważnie, chociaż może ktoś powie, że nie aż tak bardzo, no ale tak czy inaczej myślę, że dochód, gracze piechoty nie będą tutaj Robili Frederyka po to, żeby użyć go z Liu. Nie jest to bez sensu, nie będę tutaj się rozwodził nad tematem. Liu z Juliuszem Cezarem też sobie nie poradził jako świetnie. Nie będę teraz patrzył na te umiejętności. Podejrzewam, że Cezar też daje jakieś plusy do normalnego ataku, ale tak jak widzimy, no nie są one na tyle dobre, żeby, żeby pokonać Bodikę i Zygel Yanga Ten raport nie jest dobry, także to też nie jest parowanie, którego chcielibyśmy używać. Kolejna rzecz też jest dosyć ciekawa, bo mamy tutaj bodikę Zyge kontra Liu i Aleksander i to też to parowanie nie wygląda zbyt dobrze. Więc słyszałem, wiele osób mówiło, że o z Aleksem to będzie dobre parowanie. Na razie na to się nie zanosi, żeby właśnie Aleks tutaj był tą parą, którą chcielibyśmy użyć. No i kolejny raport. Tutaj bym powiedział, kiedy jest Sargon użyty z Liu, to naprawdę ciężko z nim wygrać, i wydaje mi się, że chyba jedyną właśnie parą, która wygrała przeciwko takiemu kombo piechoty jest właśnie. Huo z Newskim, natomiast pamiętajmy, Huo Newski to jest taki typowy marsz na jedno, jeden atak, tak. Tutaj nie ma żadnych obrażeń obszarowych, dlatego nie dziwi to, że Huo w ogóle wygrał. Nie wygrywa też jakąś taką ogromną różnicą. No i pamiętajmy, że tutaj mamy kontramarsz który jednak te obrażenia obszarowe jakieś tam ma, więc myślę, że ten raport by się wyrównał albo był na korzyść nawet tej, tego marszu piechoty. Okej, okay. kolejna rzecz to mamy Sargona Scipio kontra Scipio Liu, to jest bardzo ciekawy raport, widać, że on jest wyrównany. I to też dużo pokazuje, tak? bo to pokazuje, jaka gdzieś tam może być meta. Oczywiście yy, nie mamy takiego porównania, gdyby tu był Sargon Liu kontra Sargon Scipio, to też byłoby ciekawe. Nie mam takiego raportu. Wydaje mi się, że też byłby w miarę zbliżony. Yy, także to pokazuje, że Liu jest na pewno na tym najwyższym poziomie, ale nie, nie wybija się jakoś tak strasznie ponad ten poziom. Tak? Czyli nie jest to taki dowódca, który wiecie. Zupełnie zatrzęsie grą, przynajmniej nie na ten moment, i nic z tych raportów to na razie nie wynika. Tutaj mamy Sipio i Liu kontrolnewski Joan, i tutaj też sobie naprawdę fajnie poradził. Także myślę, że to parowanie też jest bardzo dobre i sensowne. Tak, no tutaj ten wynik wydaje mi się, że naprawdę jest całkiem niezły. I kolejna walka, myślę, że tutaj też bardzo cenna do obejrzenia. Mamy tutaj Sipio. Z Liu kontra Budyka i Zygeljank. I tutaj też bardzo fajnie sobie Liu poradził. To jest też bardzo dobry raport. Jeżeli sobie jeszcze do tego pomyślimy, że Sipio i Liu to są podwójne obrażenia obszarowe, to naprawdę ten raport się robi bardzo, bardzo dobry. No i właśnie, jeśli chodzi o parowania, które by wynikały z tych raportów, które przed chwilą zobaczyliśmy, no to wydaje się, że takim jednym jakby Najmądrzejszym, a jeszcze raport walki, które widziałem, a z których nie mam raportów. Była tam walka z Karolem Młotem i nie poszła dobrze, była walka z Haraldem i też nie poszła dobrze. Także od razu mówię, że tutaj nie ma jakichś ukrytych rzeczy. Więc póki co z tych raportów, które widziałem, naprawdę fajnie działa ten, to połączenie z Sipio, i tutaj to jest plus dla mnie, bo to wtedy mogę użyć tego dowódcy właśnie zamiast Guana sobie zrobić taki marsz właśnie tego Liu i Sipiona. Także jest to na pewno fajna opcja. Nie działa za dobrze z Guanem, to też mogę powiedzieć, bo raportów chyba nie miałem, ale, ale nie wyszło dobrze to, to parowanie. No i na pewno wygląda dobrze z Sargonem. Także jest to plus, ponieważ myślę, że dowódcy piechoty teraz będą mieli na pewno jakieś takie dwa bardzo fajne marsze bardzo silne, czyli jakkolwiek to połączycie, chodzi mi o czterech dowódców, czyli chodzi mi o Sargona, Guana, Osipio i właśnie Oliu. Można ich naprawdę jakoś tak fajnie połączyć i tutaj będziemy mieli duże obrażenia, będziemy mieli duże Obrażenia obszarowe i na pewno będzie to całkiem ciekawe. Natomiast ja bym nie powiedział wcale, że Liu to już jest ostatnie słowo, bo wydaje mi się, że tutaj może być jeszcze bardzo ciekawe, co myślę wielu z Was zauważyło, nie ma tutaj połączenia, które bardzo wielu graczy chciałoby zobaczyć, czyli Pyrusa, który na symulatorze robił niesamowite wyniki, no i tutaj zobaczymy i chciałbym zobaczyć naprawdę jak to będzie wyglądało z Pyrusem. Czy połączenie właśnie Liu Pyrus będzie dużo dużo lepsze od tych Sipio i Sargonem? Jeśli tak, to na pewno o tym powiem i postaram się pokazać, bo to może być ciekawa rzecz. Może wtedy się okazać, że oni nawet na przykład w rally będą bardzo dobrzy. Natomiast ja szczerze, bardziej niż na Pyrusa czekam jeszcze na Gorgo. Czyli w momencie kiedy Gorgo wejdzie do gry, która daje naprawdę też dużo plusów. Za te obrażenia normalnego ataku. Do tego też ma Smite Damage, i dla mnie, jeżeli chcemy zobaczyć tutaj naprawdę jakąś taką mega siłę Liu, to wydaje mi się, że ta mega siła może być uwolniona w momencie, kiedy do gry wejdzie Gorgo. Czy tak będzie? No to zobaczymy, tak? Nie jestem w tego absolutnie jakoś pewny, przekonany, natomiast wydaje mi się, że tutaj te wyniki mogą być jeszcze lepsze od tych, które widzimy. Na ten moment Liu wydaje się naprawdę bardzo dobrym dowódcą, takim super solidnym, takim, który od razu z miejsca wchodzi gdzieś tam na te najwyższe poziomy, ale chyba też tego się spodziewaliśmy po nim. I tego oczekiwaliśmy, więc to dostaliśmy pod tym względem. Wydaje mi się, że to jest naprawdę całkiem spoko. Czy już w niego inwestować? Myślę, że tak powoli można już o tym myśleć, chociaż na razie nie ma koła. Tak ja bym może poczekał, aż pojawi się właśnie koło Fortuny z tym dowódcą, aż zobaczymy, jak sobie radzi z Gorgo, bo to będzie też naprawdę bardzo cenna informacja dla nas. Ja bym w ogóle jeszcze też poczekał, żebyście zobaczyli jak on sobie będzie radził w KWK, ponieważ pamiętajmy o tym, że Liu i w ogóle jeszcze z tym połączeniem, na przykład Gorgo, nie będzie miał zbyt wiele odporności. Więc na pewno, jeżeli połączymy go z Sargonem, czy jak połączymy go z Sipionem Prime, to będzie miał tej odporności trochę więcej. Natomiast gdybyśmy go połączyli z Gorgo, albo gdybyśmy go połączyli z PyLusem, to może się okazać, że będzie miał lepsze obrażenia, ale znowu tej odporności trochę mu będzie brakowało. Czy inaczej, myślę, że choćby nie wiem co, to Liu będzie absolutnie. Taki must have, jeśli chodzi o dowódców, wszystkich, którzy grają piechotą. Natomiast jeśli chodzi o innych, to zobaczymy. Nie chcę tutaj od razu prorokować. Ja na razie trzymam się mojego marszu Sipio Guan. I na razie to co zobaczyłem nie jest, nie jest na tyle dobre, żebym powiedział ok, dobra, teraz wszystkie moje złote rzeźby muszę inwestować, no bo on jest po prostu za dobry koniec, trzeba, yy, trzeba to zrobić, szczególnie z tempem dowódców legendarnych, jakich teraz dostajemy, no i niewielką ilością moich złotych rzeźb. No jestem ciekawy, co Wy na ten temat myślicie, dajcie znać w komentarzach, wrzućcie subskrypcję. Jeśli ten filmik Wam się podobał i do usłyszenia do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć!